Na program zaprasza Bonimet, producent Peobonu, do suplementacji diety w chorobach autoimmunologicznych. Dzień dobry, pragnę Państwu odpowiedzieć na następne pytanie. Pytanie dotyczy przewodu pokarmowego. Pacjent, który do nas pisze, twierdzi, że ma wrzody, czy ma, czy nie ma, trudno nam powiedzieć. Ma bóle głodowe, kłucie pośrodku brzucha, ma uczucie, iż ma żółć w ustach, czyli gorycz w ustach, pieczenie w gardle, czasami często chodzi do łazienki, czyli ma biegunkę. O czym świadczy ta sytuacja? Otóż świadczy o tym, że pacjent ten ma problemy związane z refluksem. I to nie tylko refluksem żołądkowo-przełykowym, czyli cofaniem się treści żołądkowej do przełyku i do gardła, ale także z refluksem dwunastniczo-żołądkowym, czyli żółć, która jest wydzielana do dwunastnicy z pęcherzyka żółciowego, cofa się do żołądka i potem również do gardła. Tak, uczucie goryczy, gorzkiego odbijania właśnie o tym świadczy. Świadczy to wszystko tutaj o tym, że pacjent ma rozregulowaną funkcję układu pokarmowego i on musi mieć tą funkcję przywróconą. Oczywiście może być tak, że pacjent ma to z powodu tego, iż ma złą dietę, jakąś bardzo nerwową pracę i to też trzeba by było zmienić, bądź też w jakiś sposób uregulować. Co tutaj trzeba stosować? Tak na marginesie te informacje, które Państwu teraz przekazuję, możecie też przeczytać w kwartalniku Zioła dla Zdrowia. One jest w aptekach, sklepach zielarskich dostępny. Tam będziemy publikować nasze wystąpienia, wideo też w formie pisanej. Otóż ten człowiek powinien zastosować przez okres miesiąca krople ziołowe albo mieszankę ziołową, w zależności od tego, co lepiej to odróżni. Ja najczęściej zalecam u osób dorosłych jednak krople o recepturze, którą Państwo widzicie na ekranie. W skład tego wchodzi boże drzewko, dziurawiec, mniszek, ostropes plamisty, mięta i krwawnik. To są krople, które czasami przynoszą efekt od razu, ale żeby taki pełny efekt regulacji pracy przewodu pokarmowego osiągnąć, to trzeba czekać około jednego miesiąca. Po tym miesiącu pacjent odczuje już taką zdecydowaną poprawę. Jeżeli ktoś nie toleruje preparatów alkoholowych, może zastosować sobie mieszankę ziołową. Na przykład tutaj receptura tej mieszanki jest też, którą ja częściej stosuję. To jest taka receptura, która była pierwotnie stworzona dla dzieci z bólami brzucha, z wzdęciami, ale może być stosowana u każdego, w każdym wieku, nie tylko u dzieci. I ona ma głównie w swoim składzie rumianek, babkę lancetowatą, owoce anyżu, kopru, kminku, czarnuszkę siewną, melisę. To jest mieszanka ziołowa, która reguluje pracę przewodu pokarmowego i jest i uszczelnia jelito, przy nieszczelnym jelicie również się tutaj by bardzo sprawdzała. Działa przeciwzapalnie i jeżeli stosujemy, możemy dawać nawet jeden i drugi środek do siebie, czasami też tak daje, to wtedy ten efekt po miesiącu jest zupełnie inny. Pacjenci czują się lepiej, takie dolegliwości jak pacjent ma tutaj się łagodzą albo znikają. Często też zdarza się, że pacjenci tracą bóle głowy, które poprzednio mieli. Sponsorem programu był Bonimet, producent Peobonu, do suplementacji diety w chorobach autoimmunologicznych.